Witamy Was serdecznie. Z tej strony Krzysztof Binczak i Adam Pach. Rok 2014 zasypał nas grami, jak również przyniósł ze sobą wiele albumów wartych uwagi. Niemniej jednak, w porównaniu do poprzedniego, upłynął pod znakiem nie melodii, a brzmień. Część dużych produkcji nie spełniło naszych oczekiwań, a niezależne produkcje przyniosły wiele ciekawych albumów. Tym razem nasza redakcja stanęła przed trudnym zadaniem, gdyż spora część tytułów naszym zdaniem nie jest warta zachodu. Należy z całą pewnością pochwalić naszych rodaków, którzy nie tylko pozytywnie nas zaskoczyli swoimi pracami, ale uświadomili wiele osób z zagranicy o swoim istnieniu. Broken Age Original Soundtrack uważamy za najlepiej zrealizowany album ubiegłych miesięcy, a The Vanishing of Ethan Carter uznajemy za wyznacznik gęstości atmosfery muzycznej. Mikołaj Stroiński nie próżnował i jeszcze wiele razy o nim usłyszymy. Z kolei Olivier Derivier znów sięgnął po coś niespotykanego, wykorzystując prawdziwie egzotyczne brzmienia, zwłaszcza wokalne, przy okazji dodatku do czwartego Assassina. Gdzieś między tym wszystkim zaplątał się jeszcze świetny Shovel Knight i wiele innych produkcji niezależnych. Nie przedłużając, zapraszamy Was do obejrzenia materiału wideo. Poznacie, który album oraz którego kompozytora nasza redakcja ogłosiła najlepszym w 2014 roku. Zanim jednak przedstawimy Wam, kogo wybraliśmy, chcielibyśmy wcześniej opowiedzieć o dwóch pozostałych albumach i kompozytorach, którzy byli najbliżej naszej nominacji. Ponadto postanowiliśmy jeszcze przyznać specjalne wyróżnienie dla albumu oraz kompozytora ubiegłego roku, więc zaczynamy. Album roku 2014 według redakcji GameMusic.pl. My name is Shay, and this is my life on the incubator vessel Bassa Nostra. Miejsce trzecie, Broken Age Original Soundtrack. Niezwykłe perypetie bohaterów w grze Broken Age stały się wyznacznikiem dla Petera McConnella, autora muzyki. Oprócz tego, źródłem pomysłów było też życie kompozytora. Jak sam wspomina, inspiracje do skomponowania utworów dla poszczególnych lokacji czerpał z własnego otoczenia i okolic, gdzie aktualnie mieszka. Napisanie muzyki do tak rozległej gry, o takiej różnorodności lokacji i sytuacji dramatycznych, było dużym wyzwaniem. W procesie produkcji oprawy audio punktem zwrotnym dla projektu okazało się zaangażowanie Melbourne Symphony Orchestra. Jednym z głównych celów, jakie postawił sobie Peter McConnell w procesie pisania utworu do Broken Age, było to, aby skomponowana muzyka nie była ignorowana jako coś w rodzaju dźwiękowej tapety. W tym celu, oprócz wynajętej orkiestry symfonicznej oraz bogatego instrumentarium, jakie McConnell posiada w domu, autor postawił na bogate w melodie utwory oraz dźwięki, które miały rozmaicić czas spędzony przy Broken Age. Muzyka z Broken Age nie jest odkrywcza, niemniej jednak nie ustępuje innym produkcjom, a nawet je przewyższa w realizacji udźwiękowienia. Peter McConnell tym albumem nic nikomu nie musi udowadniać. Praktycznie każdym nowym projektem coraz wyżej ustawia poprzeczkę swoim kolegom po fachu. Pierwsza odsłona muzyczna Broken Age okazała się udaną produkcją, która nastraja pozytywnie i pozostawia nadzieję, że część druga może być równie dobra. Miejsce drugie? Wolfenstein The New Order Original Game Soundtrack. Niezbyt optymistyczna wizja alternatywnej historii, z którą mamy do czynienia w Wolfenstein The New Order, na szczęście przedstawiona czasami z przymrużeniem oka, to jedna z ciekawszych pozycji ubiegłego roku. Dokładnie tak samo sprawa wygląda z muzyką. Michael Gordon, znany ze ścieżek do niektórych części Need for Speed i Killer Instinct, stworzył intrygującą muzyczną wizję, która świetnie oddaje brutalny i surowy świat. Początkowo muzyka miała oddawać wagnerowski klimat, jednak romantyczne, obszerne i symfoniczne brzmienie nie wpasowało się ani w koncepcję producentów, ani Gordona. To album pełen kontrastów, zaskakujących zwrotów i ciekawych rozwiązań. Mimo że niektóre utwory nie są miłe dla ucha, w grze świetnie sprawdzają się w swojej roli, a nieregularne rytmy i metra nie przeszkodzą w stworzeniu chwytliwych riffów i melodii. Gordon sprawił, że nie jest to kolejny oklepany soundtrack w hollywoodzkim stylu, dając nam dużą dawkę brudnego brzmienia i wiele pięknych, klimatycznych fragmentów. Miejsce pierwsze. Child of Light Original Soundtrack. Po długich rozmowach w redakcji podjęliśmy trudną, ale jesteśmy przekonani, że słuszną decyzję. Child of Light, czyli jedna z ostatnich produkcji Ubisoftu, to prawdziwa manifestacja dualizmu wśród gier komputerowych. Mamy tutaj do czynienia z przenikającymi się nurtami wschodnimi i zachodnimi w niezwykłym wydaniu, ubranymi w piękną, malowaną farbkami szatę graficzną. Artystka Beatrice Martin stała się twarzą muzyki do Child of Light. Kanadyjka stanęła przed trudnym zadaniem stworzenia muzyki na potrzeby gry, która dodatkowo stanowiła podwójne wyzwanie przez jej dualistyczny charakter. Jak na pianistkę przystało, większość motywów muzycznych wygrywanych jest na klawiszach. Dźwięki grane w sposób delikatny, niekiedy jakby beztroski i niedojrzały, doskonale wpisały się w świat przedstawionej gry.
W muzyce Beatrice Martin słychać opowiadaną historię pełną radości, smutków, wzniesień i upadków. Udało się wykonać jedno z najtrudniejszych zadań, z jakim zmierzyć się muszą ludzie stojący za wkomponowaniem w grę muzyki. Nadać muzyce niepowtarzalny charakter, wzmacniając odbiór gry. Wyróżnienie. The Vanishing of Ethan Carter Original Soundtrack. Cześć, kłania się Mikołaj Struński. Właśnie się dowiedziałem, że moja muzyka do The Vanishing of Ethan Carter została wyróżniona przez redakcję gamemusic.pl. Serdecznie Wam dziękuję. To wielki zaszczyt i piękne wyróżnienie. Wszystkiego dobrego. Postanowiliśmy wyróżnić pracę Mikołaja Struińskiego, która oczarowała nie tylko całą redakcję, ale także wielu graczy. The Vanishing of Ethan Carter opowiada o tajemniczym zniknięciu małego chłopca, tytułowego bohatera gry, który najprawdopodobniej został porwany. Na jego trop stara się wpaść główny bohater, Paul Prospero, prywatny detektyw posiadający zdolności paranormalne. Podążając tropem dziecka, trafia do Red Creek Valley. Soundtrack w grze jest bardzo wyeksponowany. Taka zagrywka, jakkolwiek ryzykowna, naprawdę się opłaciła, bo dzieło Struińskiego stanowi w tym przypadku pełnoprawną część narracji. Muzyka podkreśla widoki, zarazem dyktując tempo rozgrywce. Po prostu chce się tam zostać i wchłonąć daną melodię do samego końca. A jeśli akurat pomyślisz, że to już pętla, Struński dokłada kolejną warstwę lub niuans. Najwyższy czas przedstawić Wam kompozytora roku 2014 według redakcji gamemusic.pl. Miejsce trzecie, Michael John Gordon. Kompozytor, o którym mało słyszeliśmy, nagle dzięki dwóm produkcjom, Killer Instinct i Wolfenstein The New Order, stał się popularny wśród graczy oraz osób słuchających wyłącznie muzyki z gier. Jego indywidualny sposób pisania muzyki zachwycił naszą redakcję, a szczególnie mocne melodyjne brzmienia, których od jakiegoś czasu brakuje w wielu produkcjach. Gordon zachował równowagę, w której piękne, klimatyczne utwory są odskocznią od ciężkich riffów. Liczymy, że również w tym roku będzie jeszcze głośniej o tym artyście. Do tego czasu zachęcamy do zapoznania się z jego ostatnimi produkcjami. Miejsce drugie, Beatrice Martin. Mamy do czynienia z jednym z najlepszych debiutów ostatnich lat. Młoda kompozytorka swoją pracą urzekła wiele osób lirycznymi tematami na fortepian, a szczególnie motywem przewodnim oraz piosenką Off to Sleep. Choć album nie jest doskonały, to drobne skazy nie przeszkadzają w jego ostatecznym odbiorze, a wręcz dodają pewnego smaku. Pracę kompozytorki doceni każdy miłośnik wschodnich produkcji, które w tym roku zawiodły po raz kolejny. Miejsce pierwsze, Mikołaj Struński. Cześć, ponownie Mikołaj Struński. Wygląda na to, że nie tylko otrzymałem wyróżnienie za muzykę do Ethana Cartera, ale również otrzymałem tytuł Kompozytora Roku 2014. To wielki, niespodziewany zaszczyt. Serdecznie dziękuję redakcji gamemusic.pl. Wszystkim życzę w 2015 roku dużo pięknej, wspaniałej muzyki i dużo szczęścia. Wszystkiego dobrego. Nie mieliśmy żadnych wątpliwości co do naszego wyboru. Mikołaj Struński jak najbardziej zasłużył sobie na tę nominację. Za oceanem znany jest z tworzenia muzyki dla licznych stacji telewizyjnych oraz do filmów, a przy tym buduje również swój dorobek w zakresie muzyki do gier wideo. Kryminał połączony ze zjawiskami paranormalnymi osadzony w Stanach Zjednoczonych we wczesnych latach ubiegłego wieku potrzebował nastrojowej muzyki, nastawionej na budowanie napięcia oraz podkreślenia stylistyki gry. W tym przypadku ścieżka dźwiękowa skomponowana przez Mikołaja Struińskiego pod każdym względem idealnie wpasowała się w ramy fabularne The Vanishing of Ethan Carter, dzięki której pozycja trafiła lepiej do świadomości graczy. Czekamy z niecierpliwością na kolejne prace kompozytora, w tym muzykę do Wiedźmina 3, Dziki Gon, którą artysta pisze wspólnie z Marcinem Przybyłowiczem. Wyróżnienie. Peter McConnell. Hi, this is Peter McConnell, and I've received an honorable mention as Composer of the Year. Thanks again for your support, and thank you for listening. And thanks especially to the other composers. It's an honor and a privilege to be in your company. Nasze serca się cieszą, kiedy widzimy renesans gier przygodowych point and click, dzięki akcjom na Kickstarterze i niewielkim studiom deweloperskim. Jednym z nich jest Double Fine, założone przez Tima Schafera, ojca takich klasyków jak Day of the Tentacle czy Grim Fandango. Jego ostatni projekt, Broken Age, sfinansowany dzięki graczom na platformie Kickstarter, doczekał się premiery pod koniec stycznia ubiegłego roku. Do skomponowania muzyki do Broken Age, Tim Schafer poprosił Petera McConnella, twórcę muzyki do Star Wars The Old Republic, Psychonauts, Brutal Legend, The Sims, Grim Fandango oraz serii Monkey Island. Był to wymarzony powrót do czasów, kiedy na rynku panowały gry point and click.
Postanowiliśmy przyznać kompozytorowi wyróżnienie nie tylko za skomponowaną muzykę do Broken Age, ale również za soundtrack do Hearthstone Heroes of Warcraft, powstały przy współpracy z Jasonem Hayesem. Peter McConnell powrócił w wielkim stylu i czekamy z niecierpliwością na zremasterowaną muzykę z Grim Fandango. To by było na tyle. Dziękujemy Wam za uwagę i czekamy na Wasze komentarze oraz propozycje co do albumu i kompozytora roku 2014. Żegnają się z Wami Krzysztof Binczek i Adam Pach.